Decydujesz się zajarać majerankę. Ojciec w domu, ale chuj z tym, nie dajesz jebania. Rolujesz 3,5 grama Northern Light. Rolujesz to w największego blanta, jakiego w życiu zrolowałeś. Rozpalaj to, cioto. Jesteś w połowie. A zajęło ci to parę minut albo godzin, nie czujesz dobrze w określaniu czasu teraz? Czujesz się nagle napalony jak cholera. Fab time. Ściągasz cotton wordy, patrzysz na pulsującego pisiorka. Nie pamiętasz, po co ściągałeś gacie. A, żeby fapać, okej. Nagle czujesz się zmieszany. Nie masz pojęcia, jak to zrobić. Ja pierdolę. Jesteś tak najarany, że nie pamiętasz, jak się masturbuje. Przypominasz sobie, że trzeba do tego używać rąk, ale resztę szczegółów pamiętasz jak przez mgłę. Nagle dochodzi to do ciebie, nie możesz przestać się śmiać, bo nie wierzysz, że zapomniałeś jak into fap. Okej, zaczynasz. Zaczynasz napierniczać pięściami sisiorek. Au, to nie wygląda zbyt dobrze. Może będzie dobrze, jak jeszcze trochę ponapierniczasz. Zajebie ci ty chuju. Au, 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 au. Musi być lepsze rozwiązanie. Szczegóły fapania dochodzą do ciebie. Pamiętasz, że kiedy kończysz, siusiok strzela pastą do zębów wszędzie. Żaróweczka nad głową zapalona. Zaczynasz go ściskać jak tubkę pasty, naprawdę mocno. To musi być to. Tata wchodzi do pokoju. TBW w niego, wyciskasz życie ze swojego pisiorka. Anon, co ty odpierdalasz? Próbuję wycisnąć pastę! Ojciec podejrzliwym krokiem wycofuje się z pokoju. Nic się nie dzieje. Wtedy to do ciebie trafia, musisz ścisnąć jaja naprawdę mocno. Zapominasz, jak delikatne są. Łapiesz i ściskasz z całej epy. Ojciec wbiega do pokoju. Serio, Anon? Co ty odpierdalasz? Jesteś naćpany? Zrobiłem to źle! Nie martw się! Zaraz dojdę do tego! Ojciec wycofuje się. Operacja wyciskania nie powiodła się. Czas ruszyć głową. Masz pomysła! Fiut nie jest jak tubka pasty do zębów, tylko jak butelka ketchupu. Żeby wyszło coś z niego, musisz ułożyć się do góry nogami i uderzać w podstawę. Nogi w górę, odpierdalasz świecie. Wiesz, jak czasem ketchup potrafi się zakorkować. Bijesz się po jajkach z całych sił. Musisz naprawdę się sprać, żeby odnieść sukces. Łapiesz młotek leżący niedaleko. Zapominasz znowu, jak delikatna to strefa. Rozbujałeś młot z siłą wszechmogącego Tora. Jaja zgniecione natychmiastowo. Czujesz źle, człowiek. Przewracasz się z boku na bok na podłogę, krzycząc z agonii, ściskając to, co było twoimi piłkami. Ojciec wchodzi. Anon, co do kurwy nędzy? Myliłem się! To nie butelka ketchupu, to nie ketchup! Ojciec wychodzi. Nigdy z nim o tym nie rozmawiasz.